Szanowni profesorowie, wykładowcy, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, drodzy studenci, przyjaciele uczelni. Uroczysta inauguracja roku akademickiego jest bardzo ważnym momentem w życiu każdej społeczności uczelnianej i stała się już zakorzenioną tradycją. W przypadku naszej uczelni rok akademicki 2020-2021 rozpoczynamy bez uroczystej inauguracji. Taką decyzję podjąłem, konsultując ją z wieloma osobami. Przede wszystkim w trosce o Państwa zdrowie i życie. Jest to dla nas w pewnym sensie bolesne, gdyż chcieliśmy uczcić nie tylko inaugurację roku akademickiego, ale również rozpocząć świętowanie 20-lecia istnienia naszej Alma Mater. Wierzę, że to, co nie udało się na początku, spróbujemy zrealizować w trakcie roku akademickiego. W tym w czasie naszego nowego święta uczelni 20 maja zgodnie z uchwałą Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2020-2021 chciałbym życzyć całej społeczności uczelnianej przede wszystkim wytrwałości i determinacji w realizowaniu założonych celów działalności podstawowej uczelni. Szczególnie w tym trudnym okresie pandemicznym, z którym przyszło nam się zmierzyć. Studentom dobrych wykładów i zdanych egzaminów, kadrze dydaktycznej i naukowej, energii i satysfakcji z pracy zawodowej, zaś administracji skutecznego wspierania funkcjonowania uczelni. Uważam rok akademicki 2020-2021 za otwarty. Jego Magnificencjo, Wysoki Senacie, cała społeczności podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Bardzo żałuję, że ze względu na bardzo trudną sytuację epidemiczną w Polsce w tym roku nie będzie nam się dane spotkać na inauguracji nowego roku akademickiego podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Trudne czasy, w jakich przyszło nam żyć, wymagają od nas niebywałej elastyczności i użycia niestandardowych rozwiązań. Pozwólcie więc Państwo, że za pośrednictwem internetu przekażę najlepsze życzenia, które kieruję do Państwa w imieniu własnym, ale także całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Życzę wszystkim Państwu zdrowia, wiele sił i wytrwałości. Niech ten nowy rok akademicki, mimo wszystkich czekających nas trudności i ograniczeń, przyniesie wiele radości, okazji do realizacji pasji, celów i zamierzeń. Oczywiście, zwłaszcza tych naukowych. Mam szczerą nadzieję, że współpraca między naszymi uczelniami będzie się wciąż rozwijać, przynosząc liczne wspólne inicjatywy, a także, że niebawem uda nam się spotkać osobiście. Vivat Academia, vivat professoris. Magnificencjo, droga akademicka wspólnoto. Na progu nowego akademickiego roku i jubileuszu 20-lecia pragnę przekazać Wam głęboki pokłon, ale także złożyć życzenia. Czynię to w tym góralskim stroju, bo to w nim w roku 2001 z rąk ówczesnego ministra edukacji odbierałem akt powołania uczelni. Służył on zresztą przez 11 lat jako strój oficjalny rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Odbierałem akt i dziękowałem imieniem całego Podhala, a zarazem zapewniałem, że Podhalańska Wyższa będzie tak piękna, jak piękny jest ten strój.
I tego właśnie na progu nowego akademickiego roku z głębi serca winszuję. Niech nabyte dobro i piękno podhalańskie trwa i niech rośnie. Inaugurując pierwszy rok akademicki, powiedziałem, że Podhalańska Wyższa powstała, aby kształtować myśli i serca ludu Podhala na miarę jego potrzeb i aspiracji. Niech to przesłanie będzie ciągle żywe. Niech będzie świadomość dobra Podhalańskiej Wyższej, dobra wspólnego, świadomość wśród włodarzy różnych szczebli, wśród mieszkańców naszych ziem górskich, ich duchowych przywódców, ale nade wszystko wśród naszej wspólnoty akademickiej. Świadomość tego, że to dobro jest zarazem powinnością i jest zarazem szlachectwem. I że tylko wtedy, kiedy będziemy w tym utwardzeni, będzie możliwe wykrzesać pyrć, wyrąbać las i iść, gdzie wiatr orły wodzi, naprzeciw burz, naprzeciw dujawic, które niesie codzienne życie, łamiąc wszystko to, co tamą się kładzie ku wyrostowi, co ciemięży ducha. Będzie możliwe. A w tym pochodzie niech będzie dobrze, szczęśliwie, radośnie i bogato. Quod bonum felix faustum, fortunatumque sit. Właśnie rozpoczęliśmy jubileuszowy rok akademicki. Myślę, że jest to bardzo ważny rok dla uczelni, ale też dla całej społeczności uczelnianej. Dlatego, że no, przeważnie w takich momentach wspominamy o tym, jakie były początki, czyli wspominamy o założycielach, wspominamy o ludziach, którzy byli przyjaźni naszej uczelni. Staramy się znaleźć te pozytywne wartości uczelni, ale też myślimy o wyzwaniach. Tak? I teraz właśnie jednym z takich wyzwań, które moim zdaniem no, są priorytetowe, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej uczelni, to jest inwestycja właśnie tak zwany stary szpital. Jest to inwestycja, która właśnie symbolicznie rozpoczyna się w jubileuszowym roku akademickim i myślę, że za 2-3 lata będzie sfinalizowana. Jest to też moment specyficzny z punktu widzenia no, sytuacji epidemicznej, jaką mamy w Polsce. I właśnie ta inwestycja wpisuje się w działania trochę, które wspomagają, bo przecież tam zamierzamy kształcić właśnie specjalistów z zakresu ogólnie nauk o zdrowiu, fizjoterapia, dietetyka i tutaj pielęgniarstwo. I tutaj myślę, że to jest właśnie bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia
zarówno tego otoczenia, w którym przyszło nam żyć, jak i również i strategii uczelni. Wartość tej inwestycji to jest ponad 30 milionów złotych. Myślę, że to się przełoży na jakość kształcenia, na to, że ludzie będą bardziej, pracownicy, zadowoleni z pracy, bo będą na pewno lepsze warunki, ale też pozwoli nam podnieść jakość zajęć dydaktycznych. Więc myślę, że również i podniesiemy standard kształcenia. To też w jakimś sensie będzie pomagało w tych naszych dążeniach i też naukowych do powiedzmy za 4-5 lat. Myślę, że właśnie wspomoże nas ta inwestycja właśnie w przekształceniu naszej uczelni podhalańskiej w akademię.